Hejka dzieciaki, cześć! Witajcie na kanale Kocham Zabawki. Super, że jesteście! Mam dla Was ogromną niespodziankę, ponieważ otworzyłam dzisiaj fantastyczny bufet. Ale to nie jest zwykły bufet, ponieważ będę serwowała lody, pyszne lody dla ochłody. Dodatkowo ten bufet potrafi jeździć. O, właśnie tak! Mam swój mobilny samochodzik z pysznymi lodami. Och, jestem taka podekscytowana tym pomysłem. Wpadłam na ten pomysł tydzień temu. A może otworzę przepyszną budkę z lodami? Przecież jest tak gorąco, tak skwarnie. Mamy taki upał na dworze, a wszystkim moim przyjaciółkom z naszej leśnej krainy ten pomysł się spodobał. A tak, prezentuje się właśnie ta moja przepiękna budka z lodami. Zobaczcie, serwuję tutaj bardzo dużo rodzajów lodów. O, na przykład polewa truskawkowa, waniliowa, czekoladowa, jaką tylko sobie klient zażyczy. Mam tutaj nawet różne posypki i polewy, wszystko czego dusza zapragnie. Moje autko jest przygotowane na każdą okazję. Kiedy na przykład będzie bardzo mocno świeciło słoneczko, to tutaj na górze idzie z odsieczą przepiękny mój daszek, różowo-biały. Każdy klient będzie mógł się pod nim schować. A tutaj na górze, o, jest rożek w moim ulubionym smaku, czyli malinowy. A wśród mojego autka, spójrzcie tylko, wygląda tak jak mój najlepszy przyjaciel, pingwinek. O, a właśnie, a tak właściwie, gdzie znajduje się ten mój przyjaciel pingwinek? Gdzie on jest? Szukam go od 2 godzin. Gdzie on się podział? Może uciekł do domu? Muszę go natychmiast poszukać. O, tutaj jesteś! Wszędzie cię szukałam, pingwinku! Co ty tutaj robisz? O, ja szykowałem właśnie lody, pyszne lody dla ochłody, dla klientów. Wiesz, za godzinkę otwieramy i może być tutaj dużo osób. O, masz rację, nie pomyślałam o tym, nie przygotowałam jeszcze lodów. Co ja bym bez Ciebie zrobiła, mój przyjacielu? Wiem, wiem, zobacz ile tych lodów naprodukowałem. Mamy tutaj jak na razie 3 smaki. Jest waniliowy, czekoladowy i malinowy. Mam nadzieję, że naszym przyjaciołom zasmakują te pyszne lody. Och, masz rację, pingwinku, co ja bym bez Ciebie zrobiła. Chodź w takim razie wsiadamy do autka, no i może pojedziemy do naszej przyjaciółki Tylee Turtle. Może ona będzie miała chwilę czasu. Pamiętam, że chciała posmakować nasze pyszne lody, więc z pewnością w taki skwar i upał chętnie sobie je posmakuje. Okej, jesteś gotowy, przyjacielu? Trzymaj się, trzymaj, zapnij pasy, ponieważ ruszamy z naszą mobilną budką. Uhu, ruszamy! Ale super! Świetnie się jedzie! Patrz! Już widzę naszą przyjaciółkę! Tylee Turtle! Chodź, jedziemy do niej! La, 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 la. O, witaj! Cześć, kochana! Co wy tutaj robicie? No tak! Przecież to jest Twoja nowa mobilna budka z lodami! Świetnie się składa, ponieważ ja mam tak bardzo ochotę na przepyszne lody! Pyszne lody dla ochłody! Dzisiaj jest taki wielki skwar, że chętnie posmakowałabym sobie jakiegoś pysznego loda. O, świetnie! Super trafiłaś, moja kochana! Właśnie z moim malutkim przyjacielem pingwinkiem przyjechaliśmy tutaj konkretnie do Ciebie. Wiedziałam, że Ty gdzieś tutaj będziesz, a akurat jeździła swoim rowerkiem. Więc co? Chciałabyś jakiegoś pysznego loda, tak? Ojejku, tak! Najlepiej czekoladowego, waniliowego albo malinowego. Obojętnie, jaki to będzie lód, ważne, aby był pyszny, słodziutki i orzeźwiający. Oczywiście, już się robi, a nawet powiem Ci więcej. Mamy już te przepyszne lody zrobione, ponieważ przed wyjazdem mój fantastyczny przyjaciel pingwinek zrobił już te przepyszne lody, przygotował je. On to zawsze o wszystkim pomyśli. Więc który smak wolisz? Wanilia, czekolada, czy malina, czy truskawka, czy wszystkie naraz? Jejku, tak wszystkich naraz to chyba bym nie dała rady. Ale ten malinowy naprawdę kusząco brzmi. Oj tak, jest przepyszny, uwierz mi, wszystkie lody w ogóle są przepyszne. Ja to smakowałam już każdy smak. Och, no wiadomo, musiałaś wszystkie lody przetestować, jak one smakują. Więc ja na początek poproszę
proszę loda. No dobra, niech będzie ten malinowy, przekonałaś mnie. Poczekam w takim razie tam na krzesełku, dobrze? Okej, a ja w tym czasie przygotuję dla Ciebie pysznego waniliowego loda. Proszę bardzo, wedle zamówienia przyniosłam dla Ciebie pysznego waniliowego loda. Mam nadzieję, że będzie Ci smakował. Ja jestem tym smakiem zachwycona. Jest pyszny, orzeźwiający, idealny na taką pogodę. Ojejku! Jaki on jest dobry! Ojeju, jest przepyszny! W życiu nie jadłam bardziej dobrego loda niż ten. O nie! Od dzisiaj to jest moja najbardziej ulubiona budka na świecie. Będę tutaj jadła codziennie lody w taki upał. O, jeśli tak bardzo zasmakował Ci lód o smaku waniliowym, to jestem pewna, że ten o smaku truskawkowym również pokochasz. Jest taki dobry, taki pyszny, ja też go lubię. Może chciałabyś posmakować? Śmiało, śmiało. Ojeju, nie wiem, czy dam radę. Zjadłam już całego malinowego loda. Czujesz, że już powoli mój brzuszek się zapełnił. Oj, no posmakuj, to tylko jeden ostatni malutki lód czekoladowy. Musisz go posmakować, jest przepyszny. No dobrze, posmakuję go. No faktycznie, jest bardzo dobry. Oj, uważaj, bo za chwilę całego zjem. No i co, smakował Ci? Och, smakował, był pyszny, czekoladowy. Mówiłam Ci, że zaraz całego zjem i zjadłam. O to chodzi, abyś zjadła cały lód. Jeśli jest pyszny, to pewnie, że tak. Hej, to może jutro wpadniesz tutaj ze wszystkimi koleżankami do mojej budki mobilnej. Co Ty na to? Hej, no pewnie, te lody są takie pyszne, że wszystkim na pewno super zasmakują. Ekstra, to co, zaprosisz również Felicity Fox i inne przyjaciółki nasze? No dobrze, kochana, lody były przepyszne, ale na mnie już czas. Muszę wracać, wiesz, mam jeszcze bardzo dużo obowiązków w domku do zrobienia, więc muszę swoim ekstra mobilnym rowerkiem już jechać. Do zobaczenia, kochana, pa pa, do jutra. Na pewno się jutro spotkamy i zaproszę wszystkie przyjaciółki na Twoje pyszne lody. Super, pingwinku, słyszałeś? Nasze lody, które zrobiliśmy, zasmakowały naszej przyjaciółce. Jestem zachwycona. Tak bardzo czekałam na to, aż ktoś wyrazi jakąś opinię na temat lodów, które robimy. Dzieciaki, a jeśli Wy uwielbiacie lody i nie możecie się również doczekać lata tak jak my, to koniecznie dajcie lajka, czyli łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał Kocham Zabawki i my Was serdecznie pozdrawiamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Thank you.